Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Bóg ma upodobanie w prostych i pokornych, ponieważ sam jest cichy i pokornego serca. Prostota i pokora to najważniejsze cechy, jakie powinien mieć człowiek chcący zbliżyć się do Boga. Stopień wielkości człowieka i stopień jego świętości mierzy się stopniem pokory. Bóg sprzeciwia się pysznym, ale pokornym łaskę okazuje. To pycha zgubiła Lucyfera. Ona również zgubiła już tysiące ludzi. Dziś razem z całym Kościołem czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Serce, które jest dla nas wzorem cichości i pokory. Prośmy dziś Boga, aby ukształtował nasze serca na wzór serca Jezusowego. Tyle już razy mieliśmy okazję do nauczenia się pokory. Czy dobrze wykorzystaliśmy tę okazję? Jak długo buta, zadufanie w sobie i pycha będą kierować naszym życiem? Bycie pokornym to nie jakaś strata, ujma na honorze lub bezsensowne poniżanie samego siebie. Pokora to burzenie fasady własnego egoizmu i szerokie otwieranie ramion na obecność drugiej osoby. Pokora to akceptacja. Przyjęcie siebie takim, jakim się jest, ze swoimi zdolnościami i wadami. Pokora to akceptacja także innych i szukanie tego, co wspólne, a nie afirmowanie tego, co nas różni. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. Bogaty czy biedny, dobry czy zły, każdy w oczach Bożych jest Jego dzieckiem i obiektem bezinteresownej miłości. Miłujmy się zatem tak, jak umiłowało nas Najświętsze Serce Jezusa, miłością pełną, bezgraniczną i bezinteresowną, a w ten sposób zbudujemy Królestwo Boże pośród nas.